tą szumę do naszej świątyni parafialnej. Witajcie. Drodzy rolnicy, pragnę serdecznie i z całego serca wam podziękować za tą waszą pracę, za ten wasz trud i pot, za tą trudną pracę. Chciałbym też podziękować za tą piękną miłość do tej ziemi i za te plony, które dzisiaj przynosicie. Plony, które dają życie. Naprawdę bardzo serdecznie wam dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Szczęść wam Boże. Czcigodni księża, panie doradco, panie burmistrzu, panowie wójtowie, panowie przewodniczący, szanowni samorządowcy, panowie komendanci, zaproszeni goście, państwo starostowie dożynek, drodzy rolnicy. Pragnę zwrócić się do was słowami świętego Jana Pawła II, które wypowiedział w Niepokalanowie w roku 1983. A powiedział tak: rodzi ta ziemia cierń i osyt, ale dzięki waszej pracy ma rodzić pokarm, ma przynosić chleb dla człowieka. To jest szczególnym źródłem godności pracy na roli. Waszej godności. Jakże głębokie i wciąż aktualne to słowa. Właśnie ta praca, tak ściśle wpisana w rytm przyrody i tak od niej zależna, jest wciąż podstawą naszej egzystencji. Bez chleba, największego skarbu rolniczego trudu, człowiek ciągle nie może żyć. Niech więc to dzisiejsze powiatowe święto plonów będzie wyrazem szacunku i wdzięczności dla wszystkich rolników, dla wszystkich ludzi pracujących na roli za ich całoroczny wysiłek i poświęcenie, jakie wkładają w tworzenie i zyskanie plonów. Myślę, że wszyscy będziemy zgodni co do stwierdzenia, że tegoroczne żniwa dla rolników powiatu włoszczowskiego były pomyślne.
Choć plony nie były może rekordowe, ale dopisała pogoda, prace przebiegały sprawnie, omijały nas klęski żywiołowe, które występowały tak licznie w innych regionach naszego kraju. Mamy więc z czego się cieszyć i za co być wdzięczni. Wielką radością i satysfakcją jest również to, że z roku na rok wizerunek naszych wsi zmienia się na korzyść. Samorządy gminne i powiatowe realizują wiele inwestycji na terenach wiejskich, co bez wątpienia ma duży wpływ na jakość mieszkańców wsi. Ale już nowoczesne maszyny rolnicze, piękne obiekty gospodarcze, zadbane domy i obejścia są efektem troski i zapobiegliwości samych rolników. Za to również, drodzy rolnicy, chcę wam złożyć serdeczne podziękowania. Patrząc na dzisiejszy korowód dożynkowy, na piękne ludowe stroje, okazałe bochny chleba, misternie wyplecione wieńce dożynkowe, widać wciąż wasze przywiązanie do tradycji kultury ludowej. Możemy więc być spokojni o naszą przyszłość i tożsamość narodową. Drodzy rolnicy, w ten odświętny czas dziękczynienia za plony pragnę wam życzyć, aby praca na roli, choć wciąż trudna i bardzo odpowiedzialna, dawała wam wiele radości i satysfakcji, by była źródłem dobrobytu i przyszłości dla was i dla waszych najbliższych. Niech wasze plony będą zawsze obfite i należycie opłacane, a w waszych rodzinach niech panuje zdrowie, radość i zgoda. Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować panu wójtowi Rafałowi Pałce, jak również pracownikom gminy Kluczewsko za pomoc w zorganizowaniu 17 dożynek powiatowych. Słowa podziękowania kieruję także pod adresem pana wicestarosty, który z ramienia powiatu nadzorował prace związane z przygotowaniem dzisiejszych uroczystości. Dziękuję również pracownikom starostwa powiatowego. Dziękuję zespołom folklorystycznym, służbom porządkowym, strażakom. Oczywiście wszystkim, którzy przyczynili się do tego, abyśmy dziś mogli się spotkać. Serdeczne podziękowania składam także sponsorom, a szczególne wyrazy podziękowania kieruję pod adresem wszystkich twórców tych cudownych wieńcy dożynkowych, bez których dzisiejsze święto również nie mogłoby się odbyć. Drodzy Państwo, chcę również podziękować wszystkim gościom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i przybyli do nas, abyśmy wspólnie z nimi mogli się radować z tego tak ważnego dla wszystkich rolników święta. Życzę wszystkim tu zebranym miłego popołudnia, wspaniałych wrażeń i po prostu dobrej zabawy. Dziękuję za uwagę. Na tym święcie w Kluczewsku pragniemy cieszyć się, świętować wspólnie, razem. Dlatego z całego serca pragnę jeszcze raz podziękować za trud waszej pracy, za dar plonów, za dar chleba, oby na stole żadnego z nas nigdy tego chleba nie zabrakło. Życzę wszystkim Państwu udanego świętowania i gratuluję organizatorom wspaniałych dożynek. Dziękuję. Pragniemy poinformować, że na ręce starosty wpłynęły listy skierowane do rolników i uczestników dożynek powiatowych. Płynął list od prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza. Płynął również list od pani Anny Krupki, posłanki na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oraz posła na Sejm Kazimierza Kotowskiego. Szanowni Państwo, teraz rozpoczynamy tradycyjny obrzęd dożynkowy. Zapraszamy reprezentację z gminy Kluczewsko. Wieniec odbiorą władze gminy, pan Rafał Pałka, wójt gminy Kluczewsko i pan Mateusz Strykalski, przewodniczący Rady Gminy Kluczewsko. Lepo skończyły się żniwa, to było tylko sztucz. Witamy was, Kluczewsku, pięknie witamy was. Po Boże rozsądnie to, na przedożynek czas. Witamy was, Kluczewsku, pięknie witamy was. Po Boże rozsądnie to,
wielkie brawa. Możecie Państwo pooglądać jeszcze raz z tej innej perspektywy i ocenić, czy potem komisja dokonała dobrego wyboru. Dziękujemy i proszę o ustawienie klinca na przygotowanym miejscu. Tutaj pod sceną. Proszę Państwa, to była gmina Kluczewsko. A teraz zapraszamy gminę Krasocin. Wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Mieczyna odbiorą władze gminy pan Ireneusz Liściński, wójt gminy Krasocin oraz pan Sylwester Stańczyk, sołtys w Silipie, starosta zeszłorocznych dożynek powiatowych. Czy panie również mają swoją przyśpiewkę? Zatem serdecznie zapraszam do nas. Koło Gospodyń Wiejskich. I zatem wieniec wędruje do góry. Wielkie brawa. Wieniec został wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Mieczyna. Dziękujemy. I bardzo proszę o ustawienie wieńca na przygotowanym miejscu tutaj pod sceną z nazwą własnej gminy. A teraz kolejny wieniec i kolejna delegacja. Wieniec dożynkowy zostanie przekazany przez reprezentantów gminy Moskorzew. Zespół ludowy Moskorzewianie z Moskorzewa, a odbiorą ten wieniec pan Andrzej Balasek, wójt gminy Moskorzew, i pan Włodzimierz Kozłowski, przewodniczący Rady Gminy Moskorzew. Ja pani już serdecznie zapraszam na scenę, jeżeli oczywiście macie panie przyśpiewkę. To bardzo prosimy już tak. I proszę również poszczególne delegacje, jeżeli są przyśpiewki, serdecznie zapraszam już tutaj do nas bliżej. Śpiewanie się na scenę, natomiast przekazanie wieńca następuje przed sceną. Wszystko już sprzątnięto, w polu zboża nie ma, wszystko już sprzątnięto. Dziękujemy pięknie. Chleb do ucałowania wędruje również do pana wójta i pana przewodniczącego. A teraz wieniec, panowie, wieniec do góry. Dali radę. Dali radę, a my oczywiście podziwiajmy ten piękny wieniec, bo naprawdę jest misternie uwity. Podziwiajmy i oklaskujmy. Teraz wieniec wraca na swoje miejsce, a już za chwilę przyjdzie czas na gminę Radków. Wieniec wykonały mieszkanki wsi Bieganów, a odbierze go pan Stanisław Herej, wójt gminy Radków, i pan Leszek Zasuń, przewodniczący Rady Gminy Radków. Zapraszamy bardzo serdecznie. A ja już widziałam panie zespół ludowy Kwiliniec, Kwiliny, no właśnie, już widziałam, że się tutaj zbliżałyście do sceny. Zapraszam bliżej do mikrofonów. Pewnie coś miłego za chwilą. Gminę Secemin. Prosimy gospodarza gminy, pana Tadeusza Piekarskiego,
wójta gminy Secemin i pana Henryka Lisa, przewodniczącego Rady Gminy, o odbiór wieńca wykonanego przez zespół ludowy Złoty Kłos z Secemina. Dziękujemy gminie Secemin i prosimy teraz przedstawicieli gminy Włoszczowa. Wieniec odbiorą władze gminy pan Grzegorz Dziówek, burmistrz gminy Włoszczowa, i pan Grzegorz Dudkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej we Włoszczowie. Wieniec wykonało sołectwo Konieczno. Oczekuję, że te głosy to serca. Oczekuję, że
Dziękujemy, dziękujemy. Kłaniam się bardzo, kłaniam się przepióreczki i wieniec powiatu włoszczowskiego. Za ten wieniec, za tą pracę, za to, że jesteście z nami, za to, że przygotowaliście wieniec dla powiatu włoszczowskiego. A teraz nastąpi przekazanie bochna, chleba i kosza z wioski. Przynieśliśmy bochen chleba z tegorocznych zbiorów. Dzielcie go nie za dużo, nie mało, aby dla nikogo nie zabrakło. Dziękujemy za ten przekazany bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbóż. Przyrzekamy, że będziemy go dzielić sprawiedliwie, tak, aby wszystkim starczyło. Dziękujemy. Proszę Państwa, decyzją ministra rolnictwa i rozwoju wsi odznaką honorową zasłużony dla rolnictwa zostali uhonorowani następujący rolnicy z powiatu włoszczowskiego. Pan Eugeniusz Szymański z Kąparzowa, gmina Kluczewsko. Daniel Czerwiński z Dankowa Dużego, gmina Włoszczowa. Henryk Lech z Żelisławic, gmina Seceń. Edward Stańczyk z Lipia, gmina Krasocin. Pan Ryszard Ostrowski z Brześcia, gmina Radków. Wiesław Górski z Chlewskiej Woli, gmina Moskorzew. Bardzo proszę wymienione osoby na scenę. Proszę również pana starostę Jerzego Suligę i wójta gminy Kluczewsko, pana Rafała Pałkę o wręczenie odznaczeń. Gratulujemy odznaczonym. Gratulujemy. Czas na fotoreporterów teraz. Wspólne zdjęcie. Pamiątkowe. Przyszedł czas na wyniki konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy 2017 dożynek powiatowych w Kluczewsku. Teraz przedstawimy wyniki konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy 2017. Proszę zatem o zabranie głosu wicestarostę Zbigniewa Krzyśka i przedstawienie wyników konkursu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przypadł mi w udziale zaszczyt zakomunikować Państwu, jak komisja konkursowa rozstrzygnęła tegoroczny konkurs wieńców dożynkowych. Trzecie miejsce, od trzeciego miejsca zaczniemy. Nagroda po 450 zł, dwa trzecie miejsca ex aequo. Wieńc wykonany przez mieszkanki Bieganowa, zgłoszony do konkursu przez wójta gminy Radków oraz drugie ex aequo. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Stonieczna, zgłoszony przez burmistrza gminy Włoszczowa. Serdeczne gratulacje. Drugie miejsce, wieniec wykonany przez zespół ludowy Złoty Głos. Zgłoszony do konkursu przez wójta gminy Sycenin, nagrodę w wysokości 600 zł ufundowało starostwo powiatowe. Pierwsze miejsce, nagroda 750 zł. Otrzymuje wieniec wykonany przez zespół ludowy Moskorzewianie, zgłoszony do konkursu przez wójta gminy Moskorzew. Pozostałe wyróżnienia to 250 zł. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę po odbiór nagród po jednym przedstawicielu z każdej delegacji, z każdej gminy. Szanowni Państwo, tradycyjnie na dożynkach powiatowych nagradzamy najlepsze gospodarstwo funkcjonujące na terenie powiatu włoszczowskiego. W roku bieżącym w konkursie Piękna i Bezpieczna Zagroda Przyjazna Środowisku wyróżnione zostało gospodarstwo Państwa Renaty i Wiesława Mulewiczów z Oleszna. Gospodarstwo będzie reprezentowało powiat włoszczowski w etapie wojewódzkim konkursu. A na scenę poprosimy teraz pana Mariusza Brelskiego, kierownika placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włoszczowie, który przedstawi wyniki i wręczy nagrody w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Dzień dobry, witam serdecznie. Jest mi niezwykle miło gościć tutaj na ziemi kruczewskiej, zwłaszcza, że tutaj w tym miejscu spotkała się dzisiaj mała historia KRUS-u, bo nasz wójt Rafał Pałka, kierownik KRUS-u, witam serdecznie. Oraz Zbigniewa Krzyśka, panią Agatę Świebodę, także witam serdecznie tutaj cały KRUS dzisiaj. Szanowni Państwo, najważniejszą wartością człowieka jest jego życie. I właśnie KRUS to nie tylko ubezpieczenia, to nie chorobowe, to nie zasiłki, ale przede wszystkim prewencja i informacja. I moi drodzy, w tym roku odbyła się 15. edycja konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne pod patronatem prezydenta Polski. Z powiatu włoszczowskiego mieliśmy przyjemność odwiedzić 5 gospodarstw. Bardzo się cieszymy, że tak liczna reprezentacja, jeśli chodzi o powiat włoszczowski, i chcielibyśmy dzisiaj wyjątkowo nagrodzić rolników, którzy dbają o swoje gospodarstwa, dbają o swoje życie, dbają o bezpieczeństwo swojej rodziny. Szanowni Państwo, zapraszam na scenę pana Artura Fidele, rolnika z gminy Włoszczowa. Żebyśmy tutaj sprawnie i szybko, to ja wyczytam następnych tutaj rolników. Następny rolnik z gminy Włoszczowa to pani Monika Piech. Witamy serdecznie i zapraszamy do nas na scenę. Pan Grzegorz Hart z gminy Secemin. Pan Artur Kopera z gminy Kruczewsko. I pan Adam Michałek z gminy Kruczewsko. Kolejni wykonawcy, czyli zespół ludowy Moskorzewianie z Moskorzewa. Będziemy tak wyprzedzać, ponieważ wiemy, że jednak tutaj czas przejścia i wejścia się troszeczkę wydłuża. Zatem my już zapraszamy dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Kurzelowie. Tutaj na scenie już za chwilę będą mogli się zaprezentować. I oczywiście zespół ludowy Moskorzewianie z Moskorzewa tuż po występie dzieci z Włoszczowym. Dziś dożynki powiatowe, stare
z ogromną przyjemnością na 17 powiatowych dożynkach zapowiadam gwiazda naszego popołudnia, zespół z Podhala. Powstanie w 2002 roku, tam na Podhalu. Został założony przez Andrzeja i Janusza Wody, bracia. Zresztą tutaj są niezmierna wielka rodzina. Skład zespołu zmieniał się na przestrzeni lat. Obecnie w skład baciarów wchodzą Jan Strama, Sławica Jaska, Andrzej Wody, Janusz Wody. Wszystkie dziewczyny piszą! Głośniej! Maciej Marduła. Bartek Marduła. Szanowni Państwo, zespół dzięki swojemu nowoczesnemu podejściu do grania, czasami już zapomnianych melodii śpiewanych dawno temu przez naszych dziadków czy rodziców, zyskał ogromną popularność. Do najbardziej znanych i lubianych utworów należą Żyje się raz, Oczy zielone, Nic do stracenia, Jak się bawią ludzie. I to wszystko będzie grane, Janusz? No bo jak już? Andrzej, ale szanowni Państwo, zatem z ogromną przyjemnością zapowiadam zespół Baciary. Witajcie moi kochani! Joho! Nie będziemy już nic dłużej gadać, nie będziemy już nic przeciągać, tylko zaczniemy od razu grać. Co jeszcze jeden nie zadań są w ogóle przyjaciół z Polsą, Wojtkim Tater. Przywitamy Was gorącą muzyką, mamy na naszą Yeah.
Yeah.
Kościół.